ale zainwestujcie w Chrystusa. Zaryzykujcie, bo my z moją żoną, potem widzieliśmy na własne oczy wypadek naszego kolegi, takiego odważnego, który zawsze nie uciekał, jak trzeba było się bić, to się bił. I tydzień chodziliśmy do kościoła w swojej pobożności takiej naturalnej, bo on był na intensywnej terapii i z moją tą dobrochną przyjaciółką, dziewczyną, jeszcze nie narzeczoną, bo tam nie było takiego zwyczaju, żeby się zaręczać. Chodziliśmy i siadaliśmy z tyłu w kościele i mówię, tyle lat nie chodziłem do kościoła, ale jak ten tydzień będę chodził, to na bank on wyzdrowieje. Wiecie, takie pogańskie myślenie, nie? Typu matura, 10 razy na mszę zdam. Wiecie, takie typowe, takie sesja na mszę na szóstą. Wystarczy się uczyć. Oczywiście o sprawiedliwą ocenę zawsze należy się modlić. Natomiast skończyło się to tym, że ten chłopak umarł. Byliśmy na jego pogrzebie, ale z dobrochną powiedzieliśmy sobie, kurczę, coś się wydarzyło. Coś większego, co nie umiemy nazwać.